Ustawienia systemowe są formą terapii krótkoterminowej. Krótkoterminowej w tym sensie, że o ile w behawioralnej poznawczej, czy też w analitycznej, czasami żeby dotrzeć do pewnego elementu potrzeba 3, 6, 12, a czasami 24 miesięcy, o tyle w ustawieniach systemowych reprezentanci podczas procesu ustawienia bardzo szybko pokazują, w czym tkwi rzeczy sedno, czyli co jest jakby problemem. Ustawienia systemowe też, jak sama nazwa wskazuje, tutaj pracujemy na systemie. System to są wszyscy członkowie rodziny, którzy przynależą do rodziny. I polega to na tym, że każdy element systemu wpływa na pozostały element systemu. Tym samym zmiana jednego elementu wpływa na zmianę drugiego elementu. Częstokroć w takiej tradycyjnej psychoterapii, w formach terapii pracy z ludźmi, pracujemy na jednostce. A tutaj patrzymy szerzej, znacznie szerzej. Także tym są ustawienia systemowe. Są formą terapii krótkoterminowej. Natomiast jakie są prawa, jakie są porządki systemowe, to jest bardzo szeroki temat. Natomiast jakby mogę wspomnieć o takim kilku takich najważniejszych porządkach systemowych. Pierwszy porządek systemowy jest taki, że tak naprawdę do systemu każdy ma prawo przynależeć. Co to znaczy przynależeć? To znaczy, że czy ta babcia, która kolaborowała z Niemcami i była przez rodzinę gdzieś wypchana poza system, o niej się nie mówi, czy też jakiś sprawca, czy jakiś gwałciciel, czy jakiś morderca, do systemu wszyscy mają prawo przynależeć. I tutaj jak Hellinger był u Zulusów, ale o tym też bardzo pięknie mówi taki film Ostatni Samuraj. Nie wiem, czy pamiętasz taką, jak tam się to zaczyna. Ten film Ostatni Samuraj z Tomem Cruise'em rozpoczyna się w taki sposób, że Tom Cruise zabija samuraja w walce. I co robi ten szef samurajów? Ten cały taki guru tam samurajów. On nie zabija Toma Cruise'a, tylko bierze go i wprowadza go do rodziny. Do rodziny kogo? Żony po tym zmarłym wojowniku. I ta żona tego wojownika opiekuje się nim, troszczy się o niego, razem żyją, razem patrzą sobie w oczy, pracują. I o to chodzi w tej przynależności. Zulusi robią podobnie. U nich jak dochodzi do morderstwa, to mordercę wprowadzają do systemu. Bo przeciwieństwem przynależności jest wykluczanie. A konsekwencje wykluczania są takie, że później ktoś w następnym pokoleniu będzie wprowadzał niejako do systemu naszego rodzinnego, do naszego klanu, tą osobę, która była wykluczona. W związku z czym można by było popatrzeć tak w kontekście takiej zachodniej kultury, że my robimy całkowicie odmiennie. Jeżeli u nas się dzieje coś strasznego pomiędzy jednym a drugim człowiekiem, to tego złego w cudzysłowie wsadzamy do więzienia i go izolujemy od ofiary bądź od rodziny ofiary. Natomiast to, co robią Zulusi, to oni wprowadzają tego złego do systemu po to, żeby odciążyć późniejsze pokolenia. I w tym jest taka głęboka mądrość zawarta. Nie kładą tego ciężaru na następne pokolenia, nie wykluczając, tylko wprowadzają do systemu tę osobę. To jest taki pierwszy porządek systemowy, który mówi o tym, że do systemu każdy ma równe prawo przynależeć. To i oczywiście należałoby sobie zadać pytanie, czym jest system? Oczywiście mama, tata, wszystkie dzieci, które były, czyli zarówno te martwe, jak i te żywe. I nawet jeżeli jest ciąża na przykład bliźniacza. Dzisiaj mamy USG, w związku z czym jak kobieta idzie, dowiaduje się, że jest w ciąży, to idzie na USG i na USG widać, że powiedzmy na tym pierwszym, że są dwa jajeczka. Tak? Czyli jest bliźniacza ciąża. I potem nagle na następnym USG okazuje się już, że już nie ma dwóch jajeczek, tylko jest jedno. To co się stało z tym drugim? To było wchłonięcie. Ale to już powoduje, że w systemie są dwa miejsca. I teraz, jeżeli się nie widzi, że tam była, jeżeli rodzice nie widzą, że tam była dwójka dzieci, jakby nie jest to dziecko jakoś wprowadzone, nie jest jakoś, można by było powiedzieć, ukochane, zobaczone, zauważone, to często na przykład w tym dziecku, które się później narodzi, pojawia się taka jakaś niesamowita tęsknota za bliskością, a jednocześnie pojawia się taki smutek. I to może trwać przez całe życie tak naprawdę. Do systemu przynależą też sprawcy i ofiary, czyli jeżeli dziadek był na wojnie i kogoś zastrzelił na przykład, to ofiara dziadka przynależy do systemu, a do systemu ofiary przynależy dziadek jako sprawca.
Co ciekawe, jeżeli jest na przykład zapłodnienie in vitro, czyli jest lekarz biorący udział w tym wielkim wydarzeniu, w tym cudzie życia, to ten lekarz też wchodzi do systemu. Jeżeli z kolei ktoś był ginekologiem i abortował dzieci, to częstokroć przez te właśnie abortowanie dzieci wchodzi do systemu, do tych wszystkich systemów, gdzie były te dzieci abortowane. Także można by było powiedzieć, że do systemu przynależy każda osoba, z którą w jakiś szczególny sposób żeśmy się połączyli. Czy na zasadzie jakiejś traumy, czy na zasadzie czegoś dużego, czyli na przykład nie wiem, ktoś klanowi podarował na przykład dużą kwotę pieniędzy, albo ktoś klanowi zabrał dużą kwotę pieniędzy. Te osoby już przynależą do systemu. Teraz pierwszy porządek, to o czym mówiłem, to każdy ma równe prawo przynależeć. Drugi porządek taki systemowy, bardzo ważny w ustawieniach, jest taki, że ci, którzy przyszli później, czyli na początku byli pradziadkowie, potem dziadkowie, rodzica, dzieci, czyli ci, którzy przyszli później, nie mają prawa mieszać się w sprawy tych, którzy przyszli wcześniej. A łamanie tego porządku, co permanentnie widać po prostu na ustawieniach, jak my łamiemy te porządki, powoduje trudne konsekwencje. Czyli jeżeli, załóżmy sobie, była taka sytuacja, że jest mężczyzna, jest kobieta. Kobieta zachodzi w ciążę i w drugim, trzecim miesiącu dochodzi do poronienia tego dziecka. Co zazwyczaj wtedy robi para? Para wtedy bardzo szybko stara się o kolejne dziecko. Dlaczego? Żeby jakby zapchać tą dziurę. Rodzi się kolejne dziecko, powiedzmy po roku, a po 2 latach rodzi się jeszcze kolejne. I teraz jeżeli mama z tatą nie popatrzą na to martwe, to najmłodszy najprawdopodobniej będzie reprezentować, czyli wejdzie z miejsca trzeciego na miejsce pierwszego i będzie reprezentować to dziecko, na które mama i tata nie chcą popatrzeć. Dlaczego nie chcą popatrzeć? Dlatego nie chcą popatrzeć, bo to po ludzku po prostu boli. Dużo się teraz mówi w naszym kraju na temat aborcji, na temat tego, że jest jedna grupa zwolenników, która stoi po jednej stronie rzeki, która mówi tak, wolno, druga grupa zwolenników nie, nie wolno. Czy oni są w stanie się porozumieć na poziomie głowy, na poziomie umysłu? Nie. Moim zdaniem nie. Nie są w stanie się porozumieć. To jest konflikt wartości. Natomiast na poziomie duszy aborcja jest odbierana jako strata. I bez względu na to, czy jesteś ateistą, czy jesteś katolikiem, czy jesteś muzułmaninem, czy jesteś chrześcijanem, czy jesteś wierzący, niewierzący, to zawsze będzie strata na poziomie duszy. To jest coś, co nie mogło powstać w efekcie spotkania się dwóch ludzi, czyli mężczyzny i kobiety. To dziecko nie mogło zaistnieć, nie mogła zaistnieć ich przyszłość. To jest powiedzenie takie bardzo głębokie do siebie, nie dla naszej przyszłości. Trzeci taki główny porządek systemowy to jest porządek dotyczący dawania i brania. O ile w relacji rodzice-dzieci porządek wygląda w ten sposób, że to rodzice dają, a dzieci biorą i rodzice są duzi, a dzieci są małe. Czasami oczywiście mamy do czynienia z dysfunkcją, tak? Czyli te wszystkie rodziny DDA, DDD i tak dalej, i tak dalej. Tam następuje, dochodzi do zaburzenia po prostu. Dziecko stawia się w pozycji dużego, a rodzic stawia się w pozycji małego. Tam dziecko chce uratować rodzica. To się oczywiście zawsze kończy klęską i niepowodzeniem. Potem takie dziecko często znajduje sobie partnera, którego chce uratować i to też się zawsze kończy niepowodzeniem. Ale porządek systemowy wygląda w ten sposób, że to rodzice są duzi, a dzieci są małe i to rodzice dają, a dzieci biorą. Natomiast jak już wychodzimy do relacji pary, to jesteśmy sobie równi. Mężczyzna różni się od kobiety, kobieta różni się od mężczyzny. To, co męskie, to jest jeden zbiór jakości, to, co żeńskie, to jest drugi zbiór jakości. Oni są różni, ale są sobie równi. Teraz jak dochodzi do w relacji pary, jak się spotykają dwie osoby, które są sobie równe, to jak się w ogóle buduje relacja? Ktoś nam coś daje, my czujemy wtedy się mu w jakiś sposób winni, tak? A on ze względu na to, że nam dał, czuje się niewinny. To jest dobra niewinność i dobra wina. Z racji tego, że czujemy się winni, no to chcemy mu wyrównać. Jeżeli mu wyrównamy tyle samo, tak? To możemy się rozejść. Czyli przychodzi do mnie klient, płaci za ustawienie określoną kwotę, ja robię ustawienie i możemy się rozejść. Możemy się więcej nie spotkać. Jest wszystko jakby jest ok, ja jestem ok, on jest ok. Natomiast jeżeli chcemy z kimś budować relację, to dajemy mu trochę więcej. On nam coś dał, my mu wyrównujemy i dajemy trochę więcej. Ze względu na to, że mu dajemy trochę więcej, no to czujemy się niewinni względem niego, a on się czuje względem nas winny. Żeby pozbyć się tej winy, która jest dobrą winą, daje nam
też tyle, co my mu daliśmy i daje też nam trochę więcej. W ten sposób cegiełka po cegiełce się buduje relacja i im większa jest ta wymiana, tym większa powstaje więź w relacji. Natomiast nie zawsze jako ludzie wymieniamy się w dobrym, czasami wymieniamy się w złym. W związku z czym, jeżeli spotykają się dwie równe osoby i ktoś komuś zrobi krzywdę, coś złego, czyli na przykład dochodzi do zdrady małżeńskiej, to pytanie jest, co powinniśmy zrobić, aby przywrócić relację. To jest takie zachowanie wbrew obiegowej, wbrew obiegowemu myśleniu na ten temat. Czasami ludzie mówią, że powinienem wybaczyć. Tylko co ja robię wtedy, gdy wybaczam? Ja równam się do niego? Czy staję się jeszcze większy? Staję się jeszcze większy w tym momencie. Czy my się tutaj możemy spotkać wtedy już w relacji jako para? Czy zaczynamy wchodzić w relację rodzic-dziecko? W związku z czym, jeżeli ktoś nam zrobi coś złego, to zgodnie z porządkiem systemowym należałoby mu wyrównać, ale wyrównać mu trochę mniej. Ze względu na to, że go kochamy, w związku z czym wyrównujemy mu trochę mniej. To jest taki trzeci główny porządek systemowy. Czwartym takim głównym porządkiem systemowym jest kwestia sumienia. I na temat sumienia dużo było już powiedziane. I teraz takie jest pytanie, które ja zawsze zadaję uczestnikom warsztatów. Czy można być dorosłym i mieć czyste sumienie? Czyste sumienie i bycie niewinnym może się pojawić tak naprawdę tylko u dzieci. Bo jeżeli ktoś jest dorosły i chce zachować czyste sumienie, to jakie to będzie? Jeżeli na przykład pradziadek był złodziejem i kradł, i dziadek też był złodziejem i kradł, i tata też był złodziejem i kradł, to kiedy syn będzie miał czyste sumienie? Wtedy, kiedy będzie kradł, czy wtedy, kiedy nie będzie kradł? Wtedy, kiedy będzie kradł, będzie miał czyste sumienie. W związku z czym, czy można być dorosłym i mieć czyste sumienie? Jeżeli spotykamy się w relacji pary i ja wychodzę z jednego systemu, gdzie na przykład była taka zasada, że w niedzielę jemy obiad wszyscy razem. I tak było w tej rodzinie. A moja kobieta wychodzi z drugiego systemu, gdzie w ogóle nie było takiej tradycji. To czy ja forsując, że w moim mieszkaniu, w moim systemie już nowym, ten, który stworzę jakby tą, z tą kobietą, jeżeli będziemy jedli obiad zawsze w niedzielę razem, to ja pozostanę jakby w zgodzie, w czystym sumieniu do swojego systemu rodzinnego. Ale czy ja jej pozwolę wtedy być w zgodzie do jej systemu rodzinnego, jeżeli u niej nie było takiej zasady? Nie pozwolę. Czyli będę chciał mieć czyste sumienie względem swojego rodu. A zakładając nowy system, tworzymy nowy system. W związku z czym w tym nowym systemie powinniśmy ustalić nowe zasady. Takie, które, na które nasz partner się zgodzi i takie, które dla nas też będą ok, bo spotykamy się tutaj jako partnerzy, a nie jako osoby, które chcą forsować zasady ze swojego systemu rodzinnego, bo chcą pozostać względem swojej rodziny w czystym sumieniu. Często jak się pary spotykają na początku, to są tak bardzo na siebie otwarte, a później jak już zaczynają razem mieszkać, razem żyć, razem zarabiać pieniądze, prać sobie skarpetki, czyścić talerze, zaczyna się codzienność i codzienne życie, to wychodzą właśnie takie kwiatki, że u mnie było tak, a u mnie było tak, to u ciebie było źle, a to nie, to u ciebie było źle. I pojawiają się konflikty. To są tak naprawdę bardzo często konflikty dotyczące sumienia. Niemcy, jak szli na wojnę, mieli na pasach napisane Bóg z nami. Teraz jest pytanie, jaki Bóg był z nimi, a jaki Bóg był z tymi narodami, którzy stali naprzeciwko Niemców. To jest nasz Bóg i jest ich Bóg? Co to za Bóg? Hellinger powiedział coś takiego, że największe zbrodnie na świecie są popełniane z czystym sumieniem. Także ten element dotyczący sumienia i przynależności do określonego sumienia to też jest taki kolejny bardzo ważny porządek systemowy, o którym należy trochę wiedzieć, aby się rozeznać częstokroć, dlaczego w relacjach na przykład są kłopoty, dlaczego są problemy, dlaczego jest nam trudno.